No dobrze, to nagrywamy małe postscriptum do poprzedniego nagrania, które chyba, chyba nie wyszło. To znaczy, tego, co pokazuje nam program, to znaczy mi pokazuje, to ciebie nie ma w tym nagraniu, bo tylko dwie sekundy. I powiedzmy, dlaczego, bo to jest bardzo istotne. Dobry wieczór. Z tej strony, Sandy, to się przedstawię, żeby mnie było tym razem słychać. Nie ma mnie, dlatego że w tamtej edycji tego podcastu i testu pracowałam na Firefoxie, który nagle się zawiesił i zamknął. I w efekcie wychodzi na to, że nikt nie jest w posiadaniu mojego pliku dźwiękowego, czyli zostałam wyedytowana do zera. No, i to jest bardzo przykre, bo dosyć długo mówiłaś, też opowiadałaś i, i testowaliśmy, a to wynika z tego, że tylko ja zostanę na tym nagraniu. Będzie mi bardzo, bardzo głupio y, to nagranie prezentować. No, ale chyba zostawię takie, jakie jest. Y, no, zobaczymy. Teraz już na wszelki wypadek włączyłem nagrywanie y, całości u mnie na komputerze, żeby chociaż tyle mieć ewentualnie. No właśnie, ale co, o, i znowu coś przerywa. O, przerwało cię, Santi, znowu cię nie ma, widzisz. O. No więc program fajny, ale podstawowa funkcja nie działa, jak widać. Czyli, no, jeśli nam się zawiesi przeglądarka w trakcie nagrania, to możemy stracić całe nagranie naszego gościa i zostaniemy tylko ze swoimi pytaniami, na przykład do tego gościa. Więc podejrzewam, że jeszcze dosyć długo ta wersja pozostanie w formie beta. Bo, no bo, bo, jeśli nie działa tak podstawowa funkcja, to chyba nie można się na nim oprzeć. Natomiast w tej chwili zastosowałem metodę nagrywania na programie na Adobe Audition tej naszej rozmowy, tej, tego PostScriptum i to widzę, że w całości się nagrywa. Także no, to też jest jakaś metoda na to, żeby ominąć takie błędy tego oprogramowania. No ale nie po to to jest. Jeśli mamy, jeśli mamy gościa właśnie, którego, którego napra, napra, naprawdę cenimy i jego czas jest bardzo cenny i powiemy mu po 20 minutach, czy nawet po 10 minutach, że musimy zacząć jeszcze raz, no to to jest bardzo niefajna sytuacja. Także no, mimo, że budzi wielkie nadzieje i, i takie wydaje się, że jest bardzo fajny ten program i dopracowany, no to jednak dobrze, że nam to wyszło i że no, generalnie nie, mo nie możemy, ja nie mogę polecić Wam tego programu do używania. Co nie znaczy, że za jakiś czas on nie będzie dobry. Także warto słuchać naszego podcastu, mojego podcastu na temat testowania różnych nagra na, różnego oprogramowania różnych stron internetowych, bo podczas takiego testowania pojawiają się problemy. A jeśli sami tego nie przetestujecie często nie ma z kim, to możecie po prostu dużo czasu stracić na to. No cóż, to wszystko w takim razie. Jeszcze na koniec puszczę jeszcze raz moją sygnałówkę. Szukajcie podcastu w iTunes, szukajcie na naszej grupie. Umieszczę go też chyba w Spreakerze, którego testowałem poprzednio, więc pojawi się chyba też ten odcinek podcastu, tylko będę musiał go mocno Poskracać i pościnać. Nie wiem jeszcze, jak to zrobię. Na razie to wszystko. Do usłyszenia.